14 października o godzinie 10:30 w Bielawie na ulicy Lotniczej rozpoczęła się debata społeczna z seniorami. Debata skierowana jest głównie do osób starszych, ale również do ich rodzin, do znajomych, do osób, które często są dotknięte właśnie przestępczością. Grupy społeczne często wykorzystują zaufanie, empatię osób starszych i stają się one ofiarami właśnie przestępstwa. To właśnie bardzo często z naszych statystyk wynika, że osoby starsze stają się ofiarami przestępstw kradzieży, ofiarami przestępstw oszustw. Bardzo często dochodzi niestety również na terenie powiatu dzierżoniowskiego, również i w Bielawie, do oszustw na tak zwanego wnuczka. Zdarza się, że do osób starszych dzwoni telefon z informacją od rzekomego wnuczka, który nagle potrzebuje pomocy. Niestety zdarzało się już na naszym terenie, na terenie powiatu dzierżoniowskiego, że osoby te uwierzyły w to, przekazały pieniądze, bo sytuacja wygląda tak, że wnuczek, prosząc o pieniądze, oczywiście sam mówi, że nie może przyjechać, prosi osoby postronne o to, że, znaczy mówi do swojego członka rodziny, że po pieniądze zgłosi się osoba postronna. Jest to sprawa oczywiście bardzo pilna, bardzo gardłowa, także te pieniądze potrzebuje na już, oczywiście w niedługim czasie odda. Osoba starsza, wierząc, że pomaga swojemu członkowi rodziny, przekazuje te pieniądze. No niestety staje się oszustwem. Ale mamy również tutaj i wiele tutaj sukcesów na tym tle. Zatrzymanych mamy tutaj sprawców przestępstw tego typu. Mamy również bardzo dużo osób, które nie dają się nabrać. Poprzez nasze kampanie, poprzez nasze działania prewencyjne, właśnie debaty społeczne, te osoby wiedzą, że takie działania przestępcze mogą być i nie dają się tutaj oszukać, informują nas policję albo te osoby po prostu przeganiają. W dniu dzisiejszym na naszej debacie społecznej obecni są seniorzy z miasta Bielawy, obecni są również członkowie ich rodzin, obecny jest samorząd, są spółdzielnia mieszkaniowa. Oprócz tej debaty tutaj dotyczącej właśnie jak ustrzec się przed oszustwami, przed kradzieżami, będziemy rozmawiać również o tych sprawach, które nurtują osoby starsze na co dzień. To czasami są drobne sprawy, gdzie wystarcza może rozmowa z dzielnicowym, rozmowa z pracownikiem opieki społecznej. Jesteśmy po to tutaj właśnie, żeby te wszystkie, nawet te najdrobniejsze problemy rozwiązać.